Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku z cyklu gry Sniper Elite V2. Moi drodzy, cała rozgrywka w trybie fabularnym, w trybie jednoosobowym i po części także w kooperacji w trybie fabularnym została zakończona. Miałem okazję prezentować wam wszystkie misje, wszystkie rozgrywki, tak naprawdę każdy poziom trudności, również działaliśmy na poziomie trudności niestandardowym. Oprócz kampanii też prezentowałem wam całą zawartość dodatkową w tej produkcji, mianowicie mieliśmy okazję działać sobie na terenie kilku misji, które zostały wydane do produkcji gry Sniper Elite V2 jako dodatek, jako DLC, tak? Co prawda niestety misje te nie można było wykonać w trybie kooperacji, ale można było wykonać bardzo przyjemnie, bardzo ciekawie i przyjemne były te misje w trybie jednoosobowym. Moi drodzy, oprócz trybu jednoosobowego, oprócz kooperacji, kampanii w trybie kooperacyjnym, mamy również tryb wielosobowy, polegający na teamowych deathmatchach, tak, na zabijaniu już realnych przeciwników, realnych graczy. Natomiast generalnie rzecz biorąc, oprócz, skupiając się już tutaj na rozgrywkach kooperacyjnych, oprócz fabuły w trybie kooperacji, mamy również trzy dodatkowe tryby kooperacyjne. Działając sobie w kooperacji w trybie fabularnym, zapewne zwróciliście uwagę na to, że tak naprawdę niczym się to nie różni od głównej fabuły. Oczywiście nie jest to minus tej gry, ponieważ bardzo dużo osób cieszy się z tego, że całą kampanię rozgrywki danej produkcji można rozegrać sobie w trybie kooperacyjnym. I generalnie rzecz biorąc, gra Sniper Elite V2 nam na to pozwala. Natomiast boli troszeczkę to, że jedyną rzeczą, jaką możemy między sobą ustalać w realizacji celów, to jest tylko i wyłącznie to, co ustalimy przed daną akcją. To znaczy, gra nie kieruje nas w ten sposób, że jednej osobie daje jedno zadanie, drugiej osobie drugie zadanie i każdy z nas realizuje inne zadania, które narzuca nam fabuła, a nie te, które ewentualnie między sobą możemy sobie rozdzielić. Moi drodzy, Studio Rebellion zapewne zwróciło na to uwagę i do kampanii w trybie kooperacyjnym dodano również trzy dodatkowe tryby gry. W związku z tym, że głównym moim celem, prezentując wam produkcję gry Sniper Elite V2, jest prezentacja wszystkiego w zakresie gry kooperacyjnej, w związku z tym moje gameplaye na zakończeniu sobie fabuły jeszcze się nie skończą. Oprócz fabuły mamy również, tak jak wam wspomniałem, trzy dodatkowe tryby kooperacyjne. I w tym odcinku będę chciał skupić się na jednym z tych trybów. Trybów, które również możemy sobie stworzyć poprzez grę prywatną. Natomiast w trybie gry możemy sobie od razu zmienić ją na rodzaj gry obserwacja. Moi drodzy, czym jest tryb obserwacja, na czym ta gra polega, jak będzie wyglądała, to wam chciałbym głównie w tym odcinku się skupić. Zanim jednak przejdziemy sobie do omówienia tego trybu, ja oczywiście zapraszam gracza Kytan wspólnie do gry, tak, bo wspólnie ten tryb kooperacyjny będziemy sobie z Kytanem rozgrywać. Trybem gry będzie to tryb obserwacji. Poziomem gry, na jakim będziemy sobie działać, mamy 5 poziomów w trybie obserwacji. Jest to muzeum, jest to sztab, jest to Open Plac, ulice, groby. Będzie to misja o nazwie Sztab Kreuzberg. To jest tak naprawdę pierwsza misja, którą będę miał przyjemność wam zaprezentować. Wszystkie te misje będę wam prezentował w gameplayach. Natomiast z tyle rozgrywki będę prezentował wam tak naprawdę z kilku perspektyw. Generalnie rzecz biorąc, umożliwia nam to właśnie ten tryb obserwacji. Ponieważ tryb obserwacji to nie jest jakaś dodatkowa misja, dodatkowa fabuła, którą rozgrywamy podobnie jak robiliśmy to w przypadku głównego trybu jednoosobowego wspólnie w kooperacji, natomiast daje nam ona możliwość rozgrywki w konkretnych celach dla każdego z nas z osobna. Tutaj zwróćcie uwagę na to, że zmieniając sobie rolę, tak, możemy być albo snajperem, albo możemy być też osobą obserwującą, tak, czyli obserwatorem rozgrywki. Kiedy ja sobie tutaj zmienię rolę, od razu mogę ustawić sobie albo tryb obserwatora, albo tryb snajpera. Jeśli chciałbym, żeby drugi gracz, który ze mną gra, był w trybie obserwatora, to w tym wypadku ten drugi gracz musi sobie zmienić rolę tak, żeby tryb obserwatora wskoczył właśnie bezpośrednio na niego, tak? Jeśli drugi gracz wybierze sobie tryb obserwatora, ja w tym momencie mogę wybrać sobie tryb snajpera. Moi drodzy, w rozgrywce trybie obserwacji mamy dwa różne cele przeznaczone dla każdego z nas osobno. Jeden gracz jest osobą, która zajmuje się
korzystaniem ze snajperki, obserwacją terenu ze snajperką i likwidowaniem wrogów. Natomiast drugi gracz realizuje cele misji, które nam gra narzuca i jednocześnie obserwując oznacza nam wrogów, dzięki czemu ta druga osoba może tych wrogów likwidować. I generalnie rzecz biorąc, dlatego tryb obserwacji jest ciekawy, ponieważ można tak powiedzieć, że w pewnym sensie przenosi nam rozgrywkę kooperacyjną zarówno dla snajpera, jak i dla obserwatora w zupełnie inny wymiar. To nie jest realizowanie celów tych samych, to nie jest to, że każdy z nas zabija tylko innych wrogów, a cele są te same dla każdego z nas, ale dla każdego z nas przewidziany jest inny cel, cel osobny, którego nie może wykonać druga osoba. Ja mam określone cele, drugi gracz ma określone cele i dzięki temu właśnie ten tryb zupełnie inaczej się prezentuje w porównaniu do trybu kooperacyjnego głównej kampanii gry. Moi drodzy, jak to będzie wyglądało, to sami się przekonacie w trakcie odcinka, natomiast dla woli wyjaśnienia, wszystkie misje w trybie obserwacji myślę wykonamy na poziomie trudności średnim, czyli nie będzie to poziom trudności najwyższy, tak, nie będzie to też poziom trudności niski, żeby nie było zbyt trudno, żeby nie było też za łatwo i żeby każdy z nas mógł zajmować się swoją realizacją celów naprawdę ostrożnie, tak? Bo pamiętajmy o tym, że jeśli ktoś z nas zginie w tym momencie, automatycznie jest misja nieudana do ostatniego checkpointa, tak? Czyli do ostatniego punktu kontrolnego. Nie ma możliwości tutaj podniesienia reanimacji kogoś, ponieważ każdy z nas zajmuje zupełnie inne pozycje. Oczywiście przełączam tutaj gotowość, podobnie jak to było w przypadku trybu kooperacyjnego kampanii. Oczekujemy sobie na potwierdzenie każdego z graczy. No i moi drodzy, ekwipunek. Ekwipunek każdy z nas ma osobny. Ja tutaj, jeśli chodzi o mnie, jeśli działam snajperem, w tym wypadku mogę sobie wybrać karabin snajperski, ale zwróćcie uwagę na to, że nie mam dostępu do dodatkowych broni. Nie mam ani broni dodatkowej, ani pistoletu. Mam jeszcze możliwość pobrania sobie granatu i w tym wypadku pobiorę sobie 4 granaty F1 i 1 Steel Hand Grenade. Natomiast snajperką, no myślę, że snajperką, którą będę działał, a wybiorę sobie snajperkę SVT-40. Niech to będzie taka snajperka z troszeczkę dalszych pozycji, żeby to nie była za każdym razem pierwsza snajperka, tak? No i generalnie rzecz biorąc, moi drodzy, to jest wszystko, co mogę wybrać. Natomiast drugi gracz, który jest obserwatorem, nie ma dostępu do karabinu snajperskiego, ale ma dostęp do broni dodatkowej i pistoletu. Czyli każdy z nas ma inny ekwipunek, tak? Również Kytan ma dostęp do min pułapek, min wybuchowych, tak? Natomiast ja jako snajper do tych min dostępu nie mam. Mam tylko dostęp tylko i wyłącznie do granatów. Pobierając sobie ekwipunek, już ustalając sobie między sobą ewentualnie, kto bierze jakie ekwipunek, jaką broń, jakie dodatkowe granaty. Generalnie rzecz biorąc, no każdy, kto realizuje cele danej misji, powinien sam zdecydować, jaki weźmie ekwipunek, ponieważ to, jaki weźmie, nie wpływa już na innego gracza tak naprawdę, ale na niego samego, ponieważ to on będzie musiał realizować cele misji, on będzie musiał pilnować się tak, żeby nie zostać ewentualnie gdzieś tam zaskoczony przez wroga, więc wybór ekwipunku ma tutaj naprawdę duże znaczenie. Jeśli mamy ekwipunek gotowy, to myślę, że możemy zaczynać. Jeszcze spytam się Kytana, czy sobie wszystko wybrał i myślę, że wystartujemy sobie rozgrywkę. Siema, Kytan. Siema. I co? Gotowy jesteś? Wszystko sobie wybrałeś z ekwipunku? No to w takim razie startujemy i działamy. Moi drodzy, tryb obserwacji, zwróćcie uwagę na samym początku, ponieważ jest to w sumie taki pierwszy odcinek, który go wam prezentuję, więc bardziej się na nim skupię. Zwróćcie uwagę, na czym on głównie polega. Polega on głównie na tym, że ja, działając sobie jako snajper, znajduję się w górnej części mapy. Mapa jest nam bardzo dobrze znana, jest to mapa z głównej kampanii, tak, ale nie realizujemy oczywiście jej celów, tak jak było to w przypadku kampanii jednoosobowej, którą tą mapę działałem akurat samemu, tak, chyba na najwyższym poziomie trudności, z tego co pamiętam. Natomiast działamy tutaj wspólnie z Kytanem w takiej formie, że ja jestem snajperem, znajduję się w górnych warstwach budynków. Kytan znajduje się na dole, ja nie mam możliwości zejść do Kytana w żaden sposób, tak, nie mam możliwości się do niego dostać. Natomiast Kytan nie może się dostać do mnie. On będzie realizował cele, on ma własne zadania, ja mam własne zadania, ponieważ ja mam mu w tych celach pomagać. Na czym to polega? Polega to, moi drodzy, na tym. Ja, zwróćcie uwagę, nie mam ani broni, ani dwójki, ani trójki, żadnej broni dodatkowej. Nie mam też lornetki. Nie mogę wrogów oznaczać. Tylko i wyłącznie obserwator, czyli Kytan, który znajduje się na dole, może wrogów oznaczać, a ja tych wrogów muszę po prostu mu likwidować. Moi drodzy, likwidacja wrogów jest oczywiście możliwa w bardzo prosty sposób dzięki
tym pociskom, które na nas padają. One zagłuszają w ten sposób mój karabin snajperski, dzięki czemu mogę bez problemu zajmować się likwidacją celów. Na początek może zlikwiduję sobie tego pana, który tu jest po lewej stronie. Oczywiście zawsze ktoś inny może nas, może nam dostrzec trupa, więc warto się skupić przede wszystkim na miejscach, gdzie ktoś może zauważyć jakąś drugą postać, która po prostu została zabita, tak? Co prawda nas nie zauważą, ale wprowadza to już zamieszanie w przeciwnikach, wśród obozu przeciwników, tak? I w pewnym sensie jest to dla nas, może być to dla nas utrudnieniem. Tam widzę jednego pana w oknie. Nie wiem w sumie, czy bym najpierw sobie jego nie zlikwidował, bo on może zauważyć tego z przodu. Gdybym sobie zlikwidował najpierw tamtego, tylko czy zdążę? Nie zdążę. Raczej nie zdążę. To może najpierw jednak ten z przodu. I dopiero teraz zajmiemy się tym drugim panem. Teraz pytanie, czy ja przez okno mogę zlikwidować? Wstrzymaj się jeszcze, bo jeszcze nie zorientowałem się, czy tu nikogo nie ma. Poczekaj chwilkę, ja jeszcze tylko zlikwiduję tego w oknie. Myślę, że nie będzie problemu. Aj! Nie zauważył, na szczęście. Nie wiem, czy ja nie trafiłem, czy przez okno po prostu się nie da. Wychodzi na zewnątrz. Zlikwidowany. Rozglądamy się. I teraz tak, snajper wygląda teraz na czysto. Tak patrzę, ale chyba już nikogo nie ma. Ewentualnie tam na ulicy zwróć uwagę, bo tam nie mam dostępu, nie mam wglądu po prostu w ten region. Nie wiem jeszcze tylko jak tam będzie sytuacja z tyłu, tak? Natomiast wydaje się, że tutaj mamy wszystkich wrogów zlikwidowanych. Celem teraz polegającym, celem, który realizuje w tym momencie obserwator, będzie to odszukanie, zniszczenie radiostacji nieprzyjaciela. Czyli Kentan będzie musiał tą radiostację znaleźć. Klikając sobie tab, oczywiście można sobie przywołać cele misji. Ja się w międzyczasie tutaj orientuję, jaka jest sytuacja. Oczywiście do gry również niedługo wkroczą nam snajperzy z linii wroga, więc będzie się trzeba też skupić na tym, gdzie znajdują się nasi przeciwnicy, którzy no przede wszystkim głównym celem będziemy my, tak? Czyli snajper, który ich osłania. Natomiast póki co jak na razie teren wygląda na czysty. Jest snajper. Jest już pierwszy snajper. Snajpera od razu muszę zlikwidować, żeby mi nie przeszkadzał. Najprawdopodobniej za chwilę się pojawi jeszcze jeden. Pojazd jakiś podjechał? Jeszcze nie. No widzę. Mamy snajpera. Podjechał. I w tym wypadku priorytetem zajmę się tym pojazdem, tak żeby nie było niespodzianki. Mamy drugi pojazd. Mamy drugi pojazd. Jeszcze? Tego snajpera na razie zostawię. Najpierw się skupię na pojazdach. Tylko teraz pytanie, czy ja będę mógł zlikwidować? Tak, będę mógł bezproblemowo. Po prawej też. Zlikwidować kolejny pojazd, strzelając sobie w bug, bo to oczywiście też zależy, jak nam się ten pojazd ustawia. Wstrzymaj się jeszcze, bo tam mamy jeszcze snajpera, na pewno będę się musiał nim zająć za moment. On jest którymś z tych górnych okien. O, tylko dobre pytanie, w którym? Gdzieś w oknie go widziałem, tylko w którym oknie? Jest. Znajduje się snajpera likwidujemy. I mamy jeszcze jednego przeciwnika. Przeciwnik znajduje się gdzieś tam po prawej stronie. Po lewej stronie. On stoi w miejscu, Gdan, ten klient? Tak, przy działku. Przy działku, tak? To ja będę musiał go jakoś zlikwidować, tylko wiecie co, zastanawiam się to, czy ja dam radę zlikwidować go przez... O, no właśnie. Przez to drzewo. Bo ja tu nie mam innego wglądu, możliwości podejścia, więc będę musiał jakoś go zlikwidować przez drzewo, przez liścia. No próbujemy, tak? Zobaczymy. Czy się to uda. Gdzie on może mieć głowę? Gdzieś tu myślę... Tu? Idealnie. Idealnie się udało. Dobrze. Wróg zlikwidowany. No i kolejny cel teraz dla Ketana jest to odszukanie, zabezpieczenie dwóch... Widzisz kogoś? Ktoś tam po lewej? Planów bitewnych. Czekaj, obserwuję.
Nie, nikogo nie ma. Na tą chwilę nikogo nie ma. Jak ktoś się będzie zbliżał, to ci zaraz dam znać. Na razie nikogo nie widzę. Snajpera mam. Przyjeżdża pojazd. Pojazd się zbliża. Dziękuję. Najpierw likwidujesz. Teraz nie patrzę, czy głośno, czy cicho, tylko zajmuję się od razu likwidowaniem. A, zastawił mi tutaj... No, niestety, nie trafiłem od razu. Trochę to zgubiło z tego względu też, że... No i się trochę teraz dymu zrobiło. Się trochę tego dymu zrobiło, więc już tutaj nie mam co się zastanawiać, tylko... Likwiduję wrogów po kolei. Jeszcze mam snajpera, który mnie tutaj... Idą do mnie. ...obić. Już likwiduję. Już zlikwidowanych trzech. Na tym okrągłym są. Zlikwidowanych kolejnych dwóch. Jeszcze jednego widzę. I snajper. Ura. Tu nie snajper strzelec, ale widziałem zdjęty. Dobrze, jeszcze tutaj na środku, zaraz ci go ściągnę, tylko niech się ustawi. Zdjęty. Co? Czekaj. Jeszcze jest tam, gdzie był wcześniej. Snajper. Na górze. Dobrze, zlikwidowany. Jeszcze ktoś będzie. Jeszcze ktoś będzie, bo ja tutaj czuję, że ktoś mnie namierza. Czy to właśnie nie będzie gdzieś snajper? Na budynku? A jest na budynku, dobra, widzę go. I zlikwidowany. Działko. Kolejny wróg zlikwidowany. To auto takie. Opancerzone? Tak. A dobra, widzę. Tak jest, już likwiduje. Kolejny cel oczywiście auto pancerzone, tak też możemy strzelić sobie w kanister, w miejsce gdzie tankuje, tak możemy sobie zlikwidować w ten sposób. Przy okazji można, wstrzymaj się jeszcze, przy okazji można jeszcze zlikwidować sobie ten duży pojazd. Zawsze jakieś dodatkowe punkty nam dochodzą, chociaż to w sumie nie jest niezbędne do realizacji celów. No i moi drodzy, teraz tak, z tej perspektywy wygląda, że jest czysto, ale podejdź tam może delikatnie na prawo, bo teraz po prawej masz, tak? Cel, z tego co widzę. Tak. Tylko uważaj, żeby cię z lewej nie wydaszli. Bo tam z lewej najprawdopodobniej teraz wyjdą. Z tego budynku po lewej. Mhm. Nie mogłeś tam od prawej obejść? Mi się wydaje, że byłoby bezpieczniej. Nie, bo tam jest zamknięte. Bo zamykane tam jest. Wszystko. A tam może przeskoczyć przez tą szybę, nie. Czy nie? Kogoś widzę. Czekaj. Słyszę kogoś, ale nie widzę. Nie biegnij tam. Aha, dobra. Bo tu ci już wychodzą z boku. Auto. Gdzie to auto? Pole na jeden. Dobra, jeden zlikwidowany. No, trochę ich tam ci doszło, musisz uważać. Czołg masz, uważaj. Wiem. Tylko ja się najpierw skupiam na razie na tych klientach, tak, którzy cię zachodzą, więc... Na razie masz czysto, ja się muszę zająć za chwilę tym czołgiem. Dobra, spróbujmy strzelić w ten czołg. Kurczę, tutaj muszę chyba na zbliżeniu, bo inaczej tego nie namierzę. Delikatnie do przodu skupiamy się. Żeby zaś do mnie nie strzeli, bo jak do mnie strzeli, to nie będę w stanie go zlikwidować. Dobrze, przy okazji ściągnęliśmy jeszcze żołnierza.
No i teraz skupiamy się, tak? Tam mamy miejsce na paliwo, więc trzeba po prostu idealnie strzelić w ten kanister. Wydaje mi się, że ja trafiam, tylko... Chyba trzeba mieć szczęście, tak? Żeby trafić idealnie. No, w końcu udało się. W końcu udało się. W kanister trafiliśmy, czołg jest zniszczony. Teraz obserwujemy znowu sytuację, bo jeszcze... Wstrzymaj się, góra. Zlikwidowane z góry. Przelecę sobie z powrotem od drugiej strony. Od ulicy na razie nie masz kontaktu. No i teraz zadanie, kiedy zwrócenie do kryjówki. Twoja godzina pierwsza, będą podchodzili. Dobrze. Czterech na pewno jest. Tu już nie patrzy, czy... Auto podjeżdża. Gdzie jest auto? Tam. A, widzę, dobra, ale to już jest za późno. Już go nie zlikwiduję w ten sposób. Dobrze. Tyły likwiduję. Czy wydaje się, że trzeba mieć trochę wyżej strzelać, a tu się okazuje jednak, że... Że za wysoko też nie jest dobrze. Pociski, mam problem z pociskami. Oczywiście pociski możemy sobie tu gdzieś uzupełnić. No właśnie, dobre pytanie, tylko gdzie? Tu chyba jest możliwość uzupełnienia sobie... A jest, chyba tak, na dole. Będzie trzeba dostać się na dół, żeby uzupełnić sobie... ammo. Chyba nawet możliwość podmienia... karabinu snajperskiego. No i tak widzicie, tu ja nie mam możliwości tak naprawdę zejść sobie w dół. Mamy czterech żołnierzy, więc już tutaj tych żołnierzy sobie namierzamy. Jeden zlikwidowany. Drugi zlikwidowany. Przez szlaba nie można strzelić? Czy z tymi żołnierzami coś się stało, że oni tak stoją w miejscu, nieruchomo? Szukają pewnie nas. Oni stoją nieruchomo, tak patrzę na nich, ja do nich strzelam, oni się w ogóle nie ruszają. Ja to na koło spróbujesz podejść. Żołnierze są zlikwidowani, jaki ty masz teraz cel? Wróć do kryjówki, tak? Czyli ty kierujesz się do mnie teraz, czy...? Tak. Do mnie, dobra. To czekaj chwilkę, jeszcze sobie zlikwiduję ten pojazd w międzyczasie. Ja już jestem tutaj. Ostatni strzał, likwidacja pojazdu. Oczywiście to nie jest głównym celem, tak? Likwidacja pojazdu nie trzeba, ale dla większej ilości punktów zawsze ten cel można zrealizować. I moi drodzy, na tym kończymy sobie pierwszą misję w trybie obserwacji. Misję w sztabie, tak? Gdzie w tym odcinku ja działałem bronią snajperską, natomiast gracz Kytan zajmował się realizacją celów misji, tak, bo to obserwator jednocześnie obserwując, oznaczając na wrogów, realizuje cele misji. No i w ten sposób można wspólnymi siłami zajmować się wykonaniem zadania. Także moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie. Do trybu obserwacji oczywiście wracamy w kolejnym gameplayu, w którym będziemy teraz zamieniać się rolami, czyli ja w tym wypadku będę obserwatorem, gracz Kytan będzie osobą, która zajmie się likwidowaniem wrogów, których oznaczę. Tak, jak to wyjdzie, zobaczymy. Będziecie mieli okazję obejrzeć to w kolejnym moim gameplayu. Także póki co dziękuję za oglądanie, no i do usłyszenia w kolejnym gameplayu z cyklu gry Sniper Elite V2. Także trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.